Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy na bazie. Dzisiaj mamy wyjeżdżać. To jakiś korek nam się zrobił. Siedzimy w ciężarówce samej. Czekamy na przyczepę. Będziemy tak jak zawsze jechać do Stockton, do Kalifornii. To korek, jakieś zbiorowisko się zrobiło. Więc siedzimy sobie. Troka. Wypalili nam dzisiaj tego filtr, wszystko jest ok. Oczywiście okienko okazało się, że cieknie, więc musiałem znowu jakiś silikonem, ale to chyba tak już jest tylko tymczasowo. Ja myślę po prostu, że trzeba będzie jednak wymienić to okienko, bo to nic z tego nie będzie. Powiem szczerze, jest deszcz pada, ale jest 26 stopni, więc dzisiaj było przez cały dzień, była parówa w Chicago, było ponad 35 stopni i też taka duża wilgotność. Tutaj naprzeciwko nasz truck, tutaj z drugiej firmy, z takiej zwanej HedgeXI, stoi, czeka. To teraz nawet jakby człowiek chciał gdzieś wyjechać, to już nie wyjedzie, bo to wszystko zastawione. Teraz jest, która jest? 8:20. O 12:01 powinniśmy dostać ładunek, więc będziemy wyjeżdżać. Mamy dojechać tam w środę się załadujemy, wrócimy tu w piątek. Tu w piątek się zaczyna długi weekend, ale podobno coś mają nas załadować i mamy dojechać w niedzielę z powrotem do Stockton. Tam się przepniemy tylko i po prostu sobie wrócimy, czy będziemy mieli taką trasę przez długi weekend. Tak jak mówiłem na filmie wcześniej, dobrze się jedzie przez długi weekend, gdyż jest mało ciężarówek. On ten chyba będzie cofał jednak. To od nas ten truck, tak mi się jakoś wydaje. One mogą się mylić, bo tutaj dużo się teraz trucków przewala. Było takie pytanko na tym w komentarzach, jak to się zaczęło u nas z tą jazdą. Kiedy to się zaczęło? No to tak prawie 9 lat temu to się zaczęło. My tutaj przyjechaliśmy w 2006 roku, ale nie myślę, że przyjechaliśmy i od razu chcieliśmy jeździć ciężarówką. Nie, nic z tych rzeczy. Tak naprawdę to nie chcieliśmy jeździć ciężarówką, tylko Kasi wuj tu jeździł ciężarówką i on nas wziął na początku w taką trasę, pojeździliśmy, ja z nim pojechałem na Florydę i on mi pokazywał, jak to się jeździ, ale powiem wam szczerze, na początku jakoś mi się nie podobało i o, widzicie, korek cały czas i ten, jak to się nazywa, nie podobało nam się na początku, no ale powiem wam szczerze, spodobało nam się dopiero wtedy, jak nam czeki pokazał, że kierowcy jednak dużo zarabiają, tak naprawdę zarabiają więcej niż na kontraktorce, więc no i taka praca, i praca była wtedy cały czas, że można było cały czas jeździć, cały czas zarabiać. Nie tak, że na kontraktorce się stoi, zimą się nie pracuje, raz się pracuje, raz się nie pracuje, więc to tak było, no i ale no to tak nie, się nie wzięło, że od razu się prawo jazdy zrobiło.